proszę. W kontekście tego, o czym Pan mówi, to wprowadzenie tych młodych zawodników jest takim sygnałem dla tych graczy. To znaczy, proszę pana, niedawno widzieliście, jak miałem sparring z Koroną Kielce. Widzieliście czy nie, panowie? No dostaliśmy piątkę, no wprowadziłem samych młodych. Czyli, kochani moi, no nie mamy jak tak mocnej tej kadry, żeby można było bazować tylko i wyłącznie na młodych. Wprowadziłem samych młodych, tam było 3-4 stawników starszych. Ja nie wiem, czy wy dobrze śledzicie, ale odeszło 7 ludzi z tamtej rundy. Teraz mam 5 urazów, czyli 12 praktycznie. A jeżeli dobrze śledzicie tabelę, dobrze skład śledzicie, to pamiętacie, że na meczu z ŁKS-em, gdzie zremisowaliśmy 1-1, się utrzymaliśmy w lidze. Pamiętacie, państwo? Z tego składu grało 2 liście zawodników tylko. A to minęło tylko ile? No ile? 5 miesięcy minęło? 6? Pan wiadomo, że chcemy tych młodych zawodników lansować, typu Wronka, Piekarski, prawda? Ale mówię, potrzeba czasu. Potrzeba czasu. Dlatego i cierpliwości. Trenerze, to dzisiaj czego zabrakło? Umiejętności czy chęci? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Pytanie za 100 punktów. Czy umiejętności, czy chęci? Pierwsze dwie bramki, no, 2 błędy w defensywie. I to błędy, wielbłądy, powiedziałbym, nie błędy. Wielbłądy. Bo to, gdy zrobi taki błąd nie Wronka, który ma tam 17 lat, ja mu to przebaczę. Robi to zawodnik, który ma tam lat ileś, prawda? To na to nie można patrzeć. Dziękuję. Zdjął pan w końcówce pierwszej połowy... W 30 minucie serwowałem mu zmianę, ale nie mógł wejść, ponieważ piłkę cały czas, bo posiadanie piłka była Polonii Warszawskiej, była piłka w posiadaniu. I tak do 37 się cały czas stał ten zawodnik z boku na boisku. Z tym, że Gonzalez, jak widzicie państwo, też nic nie wniósł praktycznie, ale przynajmniej jakąś walkę zaprezentował. No, nie, to bo wszystko. Też można to było tak odebrać, skoro to już była 37. 32. A druga, to przepraszam. Od 30 minuty zmiana była lansowana. Tylko stał przy linii, widzieliście, stał 8 minut, nie mógł wejść. Ponieważ no, grali o piłkę tam, czyli myśmy po prostu nie mieli posiadania piłki. Ma pan pretensje dzisiaj do Kosowskiego duże? To znaczy, proszę pana, nie mogę indywidualnie oceniać na gorąco, ponieważ to był duży błąd. Natomiast myślę, że pokaz filmowy pokaże, gdzie mieliśmy najsłabsze punkty w zespole, jakie punkty, jakie błędy indywidualne. No przecież Stachowiak dobrze był bohater meczu. Pomimo 3-0 tylko, co powiedziałem w szatni, bohater meczu. Przy 3-0 do przerwy. No i oszczęcie, dziękuję, to wszystko. Jeszcze jedno pytanie. czy Kosowski od razu poszedł do szatni? Nie, no podziękowaliśmy sobie, był na ławce, podałem mu rękę, siadł chwilę na ławce i poszedł się kąpać w przerwie. Już nie wrócił. No i pan nie zauważyłem, ponieważ ja się zajmuję meczem, a nie ławką, ale był z nami do końca na pewno na ławce pierwszej połowy. Na pewno, bo siedział z nami w kapturze.